Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was w kolejny wieczór naszego życia. Chcemy go spędzić razem ze Słowem Jezusa. Chcemy z Nim się spotkać, z Nim wejść w kolejny nasz dzień, który zawsze jest też Jego dniem, Jego wielkim darem. Pomódlmy się, prośmy Ducha Świętego, aby uzdolnił nas do słuchania tego Słowa, do spotkania się z Nim, do przyjęcia Go w swoich sercach. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, otwórz nasze umysły, nasze serca na przyjęcie i rozumienie Twego Słowa. Prosimy Cię, aby Jego Słowo pałało, kiedy On do nas mówi. Jak deszcz, który użyźnia ziemię i daje wzrost zasiewom, tak niech Jego Słowo użyźnia nasze serca i pozwoli wzrastać i wydawać plon miłości. Niech Jego Słowo spełnia swoje posłannictwo w naszym życiu i uzdalnia do pełnienia Jego woli. Amen. A słowem, które będzie prowadziło nas w dniu jutrzejszym, to fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 4, wiersze od 31 do 37. Wysłuchajmy tych słów. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Początek działalności Jezusa nie jest łatwy. Po chwilach entuzjazmu i zachwytu nad Jego nauczaniem, będąc w rodzinnym Nazarecie, doświadcza odrzucenia. Uchodzi do Kafarnaum, gdyż tam chcieli Go ukamienować. Przychodzi do Kafarnaum i w szabat udaje się do synagogi, czyli do miejsca zgromadzenia się wszystkich wierzących, którzy tam słuchali słowa Boga. Tam to słowo było komentowane. A szabat dla Żydów to dzień odpoczynku, ponieważ w siódmym dniu Bóg odpoczął po dokończeniu całego dzieła i kontemplował je. Dla Żydów był to dzień naznaczony duchem wdzięczności, pamiątką dopełnienia dzieła stworzenia przez Boga. Nauczanie Jezusa wprowadza słuchających w zdumienie. Dlaczego? Ponieważ, jak słyszymy, Jezus naucza z mocą. Łukasz nic nie mówi o treści tego nauczania, bo treścią jest Jezus. Ale w tym domu, gdzie jest słuchane słowo, w tym domu, gdzie są prowadzone modlitwy, w tym domu jest człowiek, który cierpi. Jest opętany przez zło, przez ducha nieczystego. Obecność Jezusa, Jego bliskość sprawiają, że nie może On już
dłużej tego człowieka trzymać w spętaniu, że musi go opuścić, bo pojawił się ktoś mocniejszy od niego. Demon manifestuje swoje niezadowolenie, wścieka się. Można powiedzieć, że jesteśmy świadkami, jak Jezus po raz kolejny zmaga się ze złem, że to zło mu cały czas towarzyszy, kiedy był na pustyni, a potem kiedy przyszedł do Nazaretu. Zło manifestuje się w człowieku, z którego nie chce wyjść. Jak mówi Biblia, demon, szatan, to przebiegły wąż, zdolny do oszukiwania. To nieprzyjaciel człowieka, ten, który pragnie zła dla człowieka, który chce go przygnębić, upokorzyć, zdegradować. To zabójca od samego początku, to mistrz kłamstwa, to oskarżyciel, który zawsze uwypukla zło, to co negatywne. Jest przeciwnikiem Bożego Ducha, który zawsze pociesza, zawsze dodaje odwagi, umacnia, podnosi. Jest źródłem miłości. A więc Jezus spotyka się z tym, który dzieli, który doprowadza do podziałów w ludzkim sercu, między ludźmi, w rodzinach, wspólnotach, w narodach. To, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to to, że szatan w Biblii nie jest wymieniany sam w sobie i dla siebie. Nie ma zainteresowania w Biblii szatanem jako takim, ale zawsze w relacji do Boga, w tym przypadku do Syna Bożego, Jezusa, w relacji do człowieka, do uczniów, do wspólnoty. On od samego początku zagraża istnieniu człowieka. I skutki jego działania są dramatyczne. Nie tylko to spotkanie z tym człowiekiem pokazuje, jaką ma moc. Ale w wielu innych sytuacjach skutki jego działania są dramatyczne. Działa pośrodku zawsze skłonności ludzkich. Po grzechu pierworodnym człowiek jest skłonny do zła. I mówi o tych skłonnościach Jezus w Ewangelii Markowej w 7 rozdziale od wierszy 20 do 23. Jest ich aż 13. Święty Paweł w liście do Rzymian dodaje jeszcze inne w 1 rozdziale od wiersza 29 do 31. Istnieje jednak wyraźna różnica między sposobem, w jaki Jezus zmierza się z dramatem ludzkiego serca, a demonicznym zniewoleniem. Czy też w jaki sposób potrafi zapanować nad naturą, w jaki sposób potrafi zapanować nad śmiercią. Człowiek będący w synagodze jest dręczony przez demona, nie potrafi w pełni żyć. Jego serce jest rozdarte, choć na zewnątrz nie było to widoczne. To taki rodzaj pewnego zaślepienia, polegającego na schlebianiu sobie samemu, by nie widzieć winy, by móc ją znienawidzieć. Często w wielu naszych sercach tłumimy takie stany naszych serc, twierdząc, że jest wszystko dobrze. A jeśli nawet nie jesteśmy tego w pełni świadomi, w poznaniu siebie, kiedy człowiek tylko liczy na siebie, to za mało.
Sytuacja w synagodze pokazuje, że zło może nawet panować nad człowiekiem w takim miejscu, w sposób ukryty. Podobnie dzisiaj, kiedy jesteśmy w świątyni Kościoła. Kiedy pojawia się Jezus, zaczyna się walka. Istnieje stały schemat. Zły duch zwraca się do Jezusa w postawie obronnej. Zdaje sobie sprawę, że przyszedł ktoś, kto go pokona. Kiedy Jezus mocą swojego słowa mówi surowo: milcz, wyjdź z niego, próbuje przejść do ataku. Potem jednak musi ustąpić silniejszemu. To wydarzenie pokazuje, że inteligencja zła jest wielka i siła działania także. Często doświadczamy sytuacji, gdzie nie chcemy przyznać się do zła, do naszej winy, ale wtedy powoli stajemy się siedliskiem działania złego. Jezus swoim słowem nie tylko naucza, ale z mocą tego słowa uwalnia od cierpienia, jakim jest to zniewolenie. Czasem jest to długi proces. Nie kończy się na jednym egzorcyzmie. Rzeczywiście ludzie powoli odkrywają, że czasy mesjańskie nadeszły, że Królestwo Boga jest pośród nich, jest blisko. Warto więc dzisiaj, słuchając tego słowa, zobaczyć i zdiagnozować przed Jezusem, co nam nie pozwala całkowicie przyjąć Jezusa. Z jakim rodzajem zła solidaryzujemy się? Jakie zło w nas walczy z Jezusem? Co w nas woła w stronę Jezusa? Czego chcesz? Po co przyszedłeś? Wydaje nam się często, że Jezus przychodzi, by nas czegoś pozbawić. Że przychodzi, by nam coś zabrać. Że ten Jezus ciągle od nas czegoś chce. Takie kłamstwo jest w nas zainfekowane. W rzeczywistości to ciągle zło nas czegoś pozbawia. To zło, które jest w nas. A my często bronimy się, że jest wszystko dobrze, a czasem wściekamy się, gdyż identyfikujemy się ze złem. Trwamy czasem w takim diabelskim przeświadczeniu, że pozwalając Jezusowi, by tym się zajął, zrujnujemy sobie życie. Stracimy siebie, swoją tożsamość. Gdy oddamy się Jezusowi, to rzeczywiście stracimy, tylko że oddając Jezusowi to działanie złego, będziemy tracić fałszywą tożsamość. Będziemy tracić te wszystkie brzydkie maski, które zakładamy, będąc pod działaniem złego, które zawsze oszpecają, choć na zewnątrz jest wszystko dobrze. Jezus przychodzi i uwalnia z wielkiego cierpienia tego człowieka i daje nowe życie. Oczywiście nie odbywa się to bez turbulencji. Zło zawsze wychodzi z oporem. Niechętnie nas opuszcza. Czasem też i ten, co był zniewolony, nie od razu przyjmuje radość z uwolnienia. To często jest długi proces. Walka o Jezusa w sercu jest trudna. Czasem wydaje się, że łatwiej było, kiedy było się w niewoli. Ale to jest pułapka. I to duża. Wszyscy są pod dużym wrażeniem i mówią: co to jest?
Jakaś nowa nauka żmocu. Tak. Jezus przychodzi ze swoim słowem pełnym mocy. Dlatego prośmy Ducha Świętego, abyśmy nie bali się Jego słowa. Byśmy pozwalali Jezusowi, by nas ocalał, uwalniał z tego, co złe, z tego, co nie pozwala nam w pełni żyć. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.